Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, kłania się Państwu, Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj odcinek ulubiony mój czyli odcinek do przygotowania, którego nie musiałem nic czytać, tylko będę sobie do Państwa ględził. Ględzenie będzie związane z poleceniami poleceniami dwóch ciekawych miejsc do słuchania. Na początek Orbita Literacka podcast Jagody Gawliczek. Podcast, który śledzę właściwie od początku i muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu, wydaje mi się, że śledzę ten podcast już dobrze ponad rok. Nie sprawdziłem błyskotliwie, ile on tam sobie już żyje. I muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych podcastów, który jest u mnie co tydzień absolutną jazdą obowiązkową. No i muszę przyznać, że ja sobie weekendu bez. Historii, które opowiada Jagoda i jej goście, nie wyobrażam. To jest dla mnie w tej chwili stały element mojego, nazwijmy to, kulturalnego wymiaru każdego weekendu. I praktycznie nie zdarza się, żebym tych odcinków nie wysłuchał w weekend, zaraz po premierze, i żebym musiał je słuchać jakoś w tygodniu. Nie wiem, co się musi stać. Kilka takich przypadków było, natomiast naprawdę to jest coś, co jest słuchane od ręki właściwie. Dlaczego? No, dlatego, że książki, które pojawiają się u Jagody, to są książki wyjątkowo przebrane. To są książki, których nigdzie indziej się nie znajdzie. Nikt o nich nie mówi. Są wyjątkowe, są rzadkie, są dobre. A na dodatek nie jest to podcast, w którym autorka opowiada tylko co o tych książkach myśli, chociaż są też takie odcinki, gdzie po prostu mamy podsumowanie tego, co było czytane, i jakieś refleksje. Ale istotą tego podcastu są rozmowy. I każdy odcinek to jest rozmowa Jagody Gawliczek z gościem. To są pisarze, tłumacze, krytycy, rysownicy, osoby związane z szeroko rozumianym rynkiem wydawniczym. Całość jest po prostu perfekcyjna. Mam takie bardzo głębokie przekonanie, że to jest taki podcast, który mnie chyba w największym stopniu rozwinął, bo książki, które pojawiają się u Jagody, to są książki, które normalnie są całkowicie poza moją strefą zainteresowań. I mimo, że często na początku. Kiedy słucham tych rzeczy, o których ona tam opowiada, mam wrażenie, że to jest nie dla mnie, to jednak te rozmowy u mnie gdzieś zostają. Ja często po te książki sięgam, a nawet jeżeli nie sięgam, to chociaż rozważam. Drugi wymiar tego, co ten podcast dla mnie wnosi, to on wnosi dla mnie, jako kogoś między boomerem a dziaderem, pokazuje mi, gdzie w tej chwili jest młode myślenie o literaturze. No, ale nie takie, jakieś, nie wiem, prostackie opowiadanie o książkach, które są wszędzie, tylko gdzie jest taka pogłębiona refleksja o społeczeństwie, o wolności, o procesie twórczym. No, jest to dla mnie inny świat. Ja długie lata pracowałem z młodymi ludźmi i mam na szczęście tę refleksję, że po prostu. Od nich okrutnie odstaję pod względem rozumienia świata, odczuwania świata, pewnej wrażliwości. I podcast Jagody Gawliczek to jest podcast, który pozwala mi chociaż trochę spojrzeć i zobaczyć, jak świat postrzegają młodzi ludzie, którzy są ogarnięci. Nie jakieś kocopoły od książek, które są wszędzie, tylko naprawdę fajni młodzi ludzie. Więc ja Państwu. Orbitę literacką szczerze polecam. Od jakiegoś czasu ten podcast ma także swój wymiar YouTube'owy, więc jeżeli Państwo tylko YouTube, to możecie też jagody posłuchać, natomiast zdecydowanie więcej odcinków jest na Spotify i innych platformach podcastowych. To była polecajka pierwsza. Teraz polecajka druga. Polecajka druga, proszę Państwa, to jest wcale nie podcast. Wcale nie podcast, wcale nie podcast Artridge. No wcale nie podcast, bo on się tak nazywa podchwytliwie niby. I to jest podcast, który nie ukazuje się aż tak bardzo regularnie, ale to jest podcast, który jest dla mnie mistrzostwem, kompletnym mistrzostwem. Miłością do książek, miłością do literatury, a jednocześnie ten podcast jest dla mnie dowodem na. Piękno języka polskiego, na żywiołowość języka polskiego, na jego plastyczność i na to, że o poważnych sprawach można mówić w niepoważny sposób. Co, jak mam być szczery, uwielbiam. Podcast, w którym rozmowy prowadzą ze sobą prezes wydawnictwa ArtRidge oraz redaktor naczelny, czyli panowie Michał Michalski. I Krzysztof Cieśnik, to jest uważam ozdoba polskiego, całego nie wiem jak to, co tam jest, rynku podcastowego. Ludzie, którzy mają do siebie dystans, ludzie, którzy mają dystans do wszystkiego, ludzie, którzy się z siebie śmieją, ludzie, którzy śmieją się z innych, ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Większość tych historii, które panowie opowiadają, to są historie o funkcjonowaniu rynku wydawniczego w Polsce, ale nie tylko. I to, co przebija z tych wszystkich opowieści, to jest ogromne zaangażowanie. I jak z tego czasu chyba nadal zresztą gazeta wyborcza miała napisane nam nie jest wszystko jedno na stronie tytułowej, to mam wrażenie, że im też nie jest wszystko jedno, i dlatego pewne tematy mało wygodne podnoszą. Jak wspomniałem, ten podcast to jest perła. No bo. Zrobić odcinek o książkach, które się nie wydało, i opowiadać, dlaczego się ich nie wydało. Coś cudownego. Ile tam plotek, ploteczek, dykteryjek, około wydawniczych, piękno, puchar, za zajęcie pierwszego miejsca, wszystko tam można dać. Natomiast, jeżeli chcą Państwo doznać rodzaju takiego głębokiego katarzis, tylko zastrzegam, że to trzeba w samotności doznawać, bo ja na przykład doznałem tego stojąc w kolejce w sklepie. I, no naprawdę, ludzie się na mnie dziwnie patrzyli, bo myślałem, że tam popłaczę ze śmiechu, chociaż to było smutne bardzo, co słuchałem, ale to było śmieszne jednocześnie. To jest taki odcinek, który zatytułowany jest Co jest nie tak z polskim rynkiem książki? Jak mieliby Państwo posłuchać tylko jeden odcinek? To posłuchajcie ten. Po pierwsze, dlatego, że dowiecie się, co jest nie tak z polskim rynkiem książki, i myślę, że będziecie Państwo zaskoczeni. Myślę, że niektóre z tych rzeczy mogliście sobie Państwo uświadamiać człowiek o nich może słyszał natomiast zobaczycie, jak to wygląda realnie i to jest pod tym względem coś genialnego. Natomiast jest jeszcze kwestia formy. I w tym odcinku panowie, którzy wcale nie robią podcastu, przechodzą samych siebie i to jest, uważam, arcydzieło języka polskiego i tyle. Arcydzieło polskiego podcastingu i tyle. Tyle mam do powiedzenia. Natomiast. W rodzinie Soprano jeden z bohaterów wyrażał się o kimś, że jest tak daleko z tyłu, że wydaje mu się, że prowadzi. I to jest niestety przypadek podcastu ArtRage'a. Gdyż to jest podcast, który ukazuje się tylko na platformach podcastowych, takich typowych do słuchania. Co oznacza, że zasięgi, o które prezesostwo tej firmy walczy, starają się ominąć i oni są chyba jeszcze bardziej sekciarscy ode mnie. Bo ja mam przynajmniej zwyczaj wrzucania tych swoich przemyśleń na YouTube'a. Co zresztą, one są takie śmietnikowe, te moje przemyślenia, więc one w naturalny sposób pasują do platformy, gdzie się opowiada o zjadaniu psów i kotów i tak dalej. No, albo gdzie są te historie, że ktoś tam kijkiem kopie basen w dżungli. Ale ten podcast ich jest naprawdę dobry. I zastanawiam się, jaka część potencjalnych słuchaczy nie słucha ich tylko dlatego, że w ramach, no właśnie nie wiem czego, jakiegoś takiego protestu. Nie ma tego na YouTubie, no ja i tak bym tego na YouTubie nie słuchał, ale zdaję sobie sprawę, że na YouTube jest mnóstwo ludzi, więc jeżeli jakimś cudem prezesowie usłyszą tę tyradę, no Benhardowską nieledwie, no to może zaczną też wrzucać swoje głębokie przemyślenia na temat rynku wydawniczego na YouTuba, bo być może na YouTubie posłucha ich na przykład premier. Rządu, którykolwiek by nie był, no bo żaden oczywiście nie załatwi tych tematów, na których ich zależy, ale może zwiększy się szansa. I ja w każdym razie Państwu podcast ArtRage'a szczerze, szczerze polecam. Cudo, zazdroszczę, naprawdę szczerze zazdroszczę języka, umiejętności balansowania na granicy, dystansu, zabawy, no coś wspaniałego, a jednocześnie. Wielka miłość do literatury z tego przebija. I kiedy odpuszczają panowie jakieś wątki okołoksiążkowe, takie około wydawnicze, i rozmawiają tylko i wyłącznie o literaturze, no to też przyjemnie posłuchać, jak można robić coś po prostu z miłości do książek, do pisania. To tyle na dzisiaj. Jagoda Gawliczek i Orbita Literacka. Oraz Michał Michalski i Krzysztof Cieślik z ArtRadża. Wcale nie podcast. No, ja skoro wcale nie podcast, to ciekawe, dlaczegoż to prawda jest na platformach podcastowych jedynie. No, ale nie wiem. Jak mówię, sekciarze i tyle. W każdym razie, ja Państwu tych sekciarzy mocno polecam. Polecając, kłaniam się. Powrócę do Państwa wkrótce. До услышания.